Tak więc olej, cześć, witajcie, jestem Pixel, to jest kolejny odcinek na moim kanale. Tym razem znajdujemy się na GeForce Kingsie, na którym mamy proficik zrobiony z poprzedniego odcinka. 770 zł i 11 groszy. Plus tutaj jakieś, widzę, takie mniejsze skinki, to można też sprzedać. I dzisiaj będziemy sobie robić profit. Po prostu robić profit, ponieważ trzeba odkuć 2000 zł, czyli tą ogromną kwotę, którą niestety przegrałem w poprzednich odcinkach. Więc dzisiaj otwieramy po prostu drogie skrzynki, żeby zrobić profit. I zachęcam do wpisywania kodziku PIXE na stronie, aby dostać darmowe siano i 5% bonusu do wpłaty. I myślę, że można zacząć od bitwy, tutaj jest za 11 zł, która można powiedzieć, że będzie zwiastunem dzisiejszego odcinka. Czy wyjdziemy na plus, czy jednak na minus. Na początek przegrywamy tą bitwę i to dość mocno, ale czy może ją jednak wygramy? I ją wygrywamy jednak, czyli odcinek w takim razie będzie udany. Mam nadzieję, że bitwa wiedziała, co robi. I zaczynamy grubo, skrzyneczka knife. Nie wiem czemu, tak po prostu wpadłem na pomysł, żeby to jest skrzyneczka knife. Uwaga, lecimy i wypada good knife forest DD pad. No niestety to jest strata. No ale zobaczymy, kontrakty może uda się odrobić, ponieważ na kontrakty mam, myślę, w miarę ok pomysł. Tylko że trzeba najpierw skinów nafarmić. Więc teraz lecimy sobie po prostu 5 skrzyneczek AWP, później 5 kołaszków i 5 czwórek, tak zobaczymy. Tu niestety będzie bardzo słabo, tu jest 52 zł straty, co nie jest ani trochę dobrym dropem. Więc lecimy sobie teraz z kałaszkiem, cyk, 5 sztuk. No i zobaczymy, czy wypadnie jakiś fajny kałaszek drogi. Zdecydowanie nie, to na pewno nie będzie zysk. Strata 20 zł niestety. No więc też lipa wyszła, ale jeszcze została skrzyneczka M4A4. Może M4A4 wypadnie najlepiej. Mam nadzieję, że wypadnie dobrze. No bo jednak skrzyneczka 1,20 zł kosztuje, no to jak leci, oj, tu też będzie słabo. 30 zł straty. No to troszeczkę wam powiem, że trochę lipa. Więc myślę, że można otworzyć skrzyneczkę Exclusive. Otwieraliśmy ją i fajny drop był, więc zobaczymy, czy teraz też będzie fajny drop. Więc otwieramy sobie i uwaga, co wypadnie. No to raczej nie jest dobry drop. No teraz to już kontraktom będzie ciężko, żeby odrobić straty, które wywołała skrzyneczka, dokładnie właśnie tamta, te wszystkie poprzednie, może tak powiem. Otwieramy kowertę i z kowerty chyba też jest słaby drop. No dobra, 2 złote straty to przy poprzednich stratach to jest pikuś. Zerujemy balans, no i będziemy lecieć na kontrakty. Zostało 7,77, więc spróbujemy znaleźć skrzyneczkę za taką kwotę. Tu niestety też widzę, już będzie słabo. 10 zł straty, na pewno to nie jest dobry drop, na pewno nie można nazwać tego dobrym dropem. Więc tutaj skipujemy, AWP-ka Phobos, pierwszy zysk w dzisiejszym odcinku, nie licząc bitwy pierwszej. Więc na pewno nie jest dobrze. No i co, będziemy lecieć teraz na kontrakty. Z 770 zł udało się zrobić, uwaga, uwaga, 530, więc jest niestety 150 zł straty, więc się grubo pobawiłem, naprawdę grubo. Więc teraz trzeba odrobić te całe straty, więc cyk, robimy i 25 zł kontrakt. Dzisiaj mam zamiar robić tylko kontrakty, znowu bez upgrade, teraz same kontrakty, ponieważ kontrakty okazuje się wypadają najlepiej w moim przypadku, dlatego je podpisuję. 122, stówka na plusik, dziękuję bardzo. Widzicie, o tym właśnie mówiłem, że kontrakty u mnie wypadają znacznie lepiej, niżeli jakieś upgradery i tak dalej. No tutaj 5 zł na minus, co nie jest niczym strasznym. Za 132 zł wypada naklejeczka, która kosztuje 115. No dobra, lekki minus. Kontrakt za 300... MP5 za 350 zł? Za 266 zł taki coś? Ktoś to kupuje w ogóle? 266 zł za taki badziew? Nie no, ja to bez komentarza zostawię po prostu. Dobra, i ostateczny kontrakt. 545 zł do wygrania od 327, co na pewno nie byłoby dobrym wynikiem, do 1300. Cel no to 780 zł, bo wtedy jest plus odcinka. Lecimy. Nomad Knife, może być coś wart? No ale nie Scorched. Za 439 zł, no. No to chyba moja taktyka na kontrakt nie wyszła. Ale jeszcze się odrobię. Ja wam mówię, że jeszcze się odrobię. Już mam pomysł na kolejny odcinek. Tak więc dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmach. Na